Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z modyfikacji do Minecrafta. Tutaj widzicie, zrobiłem sobie małą dziureczkę, ponieważ mam modyfikację na robienie wybuchów, mega wybuchów, małych dziurek, na przykład takich. Dobra, nic się nie dzieje. Ja tylko chcę wam przypomnieć, że każdy komentarz dostaje serducho. A dlaczego? Dlatego, że po prostu chcę poprawić jakieś zasięgi odnośnie tego Minecrafta, którego teraz nagrywam. I po prostu to jest taka jakby motywacja ode mnie do was, dla was, że po prostu każdy komentarz dostaje serducho. No bo niektórzy po prostu tego serducha chcą. Fajnie by było, jakbyście po prostu też pisali komentarze na temat odcinków, jakie są i tak dalej, żebyśmy mogli też razem sobie tam czasami podyskutować. To jest mały, bo jest tak. Modyfikacja pozwala na mały wybuch, średni wybuch, duży wybuch i masakrycznie wielki wybuch, który też przetestujemy. Niestety wybuchy powodują to, że umieramy. To nie jest fajne, ani przyjemne. Na przykład to mamy mały. Tu mam. To był średni, wiecie? Dajmy odrodzenie. Bo może to jest. Problemem może nie jest to tyle. Nie mogę używać poleceń tutaj. Orzesz ty w ścianie jeden. Zaraz cię zniszczymy. Ale dobra. Bo skoro żeśmy zrobili tutaj taki średni, to zróbmy sobie może teraz duży. Jakiś good moda bym musiał mieć tutaj, czy co? No dobra, mamy nowy świat. Jest game mod. Game mod 1, tak? Nieprawidłowy. Aha, bo to teraz tak, tutaj się kreatywnie widzę. Kurde z tym. Jakby nie mogło tutaj, o. Dobra. Ok, jest podwójnie. Do góry. Dobra, czyli jednak tutaj troszeczkę jakby pomogło. Tu mam dynię. Tu jest ta wieża, taka tych strażników tutaj Teksasu. I to nic nie daje. Średni wybuch jeszcze jako tako. To oddziałuje na zwierzęta. Tak, oddziałuje na zwierzęta, więc można spokojnie tutaj na przykład zwierzęta tym sobie jakby unicestwiać. Okej. Okay. Tam jest jakiś portal chyba. Poleźmy do tego portalu. Ciekawe miejsce. O, zróbmy tutaj jakiś taki większy wybuch, co? Nie pykło? Czemu nie pykło? Teraz pyknie? Pykło. Ale nie wszystko się popsuło. Nie wszystko niestety się popsuło. Dobra. Pyknijmy jeszcze raz. Trochę za daleko. No. Trochę się udało. Lawa się wylała. Dobra, czyli żeśmy zniszczyli to. Czyli po prostu dzięki tej modyfikacji na przykład możecie po prostu tworzyć jakieś takie kratery, takie jaskinie nowe. Jakbyście na przykład chcieli. To jak widzicie, na przykład, to jeszcze nie pokazywałem wam tego największego takiego wybuchu, który może spowodować mega lagi. Patrzcie. Rozwalacie i sprawdza się, gdzie co jest. Wchodzicie trochę niżej. Dajecie następny. Wchodzicie niżej, następny, następny, następny. I tak po prostu sprawdzacie sobie, gdzie co na przykład jest. Jak widzicie, teraz patrzcie. Lawa z wodą się połączą i nic z tego nie będzie. No dobra. Sprawdźmy sobie może jeszcze niżej. Tu odkryliśmy jakieś źródełko, które też płynie. Możemy jeszcze niżej się tam gdzieś przedostać. Tutaj już jest lawa. Parę wybuchów. Dobra, jest w sumie. Przeszliśmy jeszcze kawałek dalej. Można. Ta woda trochę przeszkadza tutaj. Okej, okay. Zrobiliśmy sobie taki mały tunel jakby, który możemy teraz też powiększyć z wybuchami. Epoka kamienia. Mam kamień, bo przecież go sobie tutaj już jakby wydrożyłem. Muszę uważać na lawę, żeby mnie tutaj nic nie przypadkiem nie ciachnęło. Ale tak jak widzicie, jeśli potrzebujecie na szybko surowców,
to wystarczy, że pobierzecie sobie modyfikację na to, żebyście mogli tutaj rozwalać i możecie tworzyć coś tak pięknego. To jest piękne. W ogóle mi się to podoba, zobaczcie. To jest piękne. Lawa i w ogóle, ja muszę nawet screena sobie tutaj zrobić. O, pięknie. Bo zrobiłem coś niesamowitego, coś co mi się podoba. Musimy tutaj powysadzać trochę w tym kierunku jeszcze. No i możemy sobie, mamy pająki, odkryliśmy pająki, które ich zaniepokoiliśmy na pewno tymi wybuchami tutaj. Wiadomo, że nie wszystko jednak przeżywa, że tak powiem, tych surowców, które byśmy tutaj mogli na przykład rozwalić sobie ręcznie. No ale to powiedział, że mamy tego używać do jakichś zbierania surowców. Na przykład tutaj teraz wyrzucimy troszeczkę, tak powiem, bloczków i możemy na przykład pokopać sobie w tym kierunku, bo nam się na przykład nie chciało dochodzić do 11 poziomu, żebyśmy odkryli diamenci. Czasami przydatne. O, na przykład tego, on by i tak wybuchł. Więc dla niego to bez różnicy, czy on wybuchł sam z siebie, czy on wybuchł przeze mnie. Na przykład tutaj mamy już żelazo, mamy na przykład, mamy węgiel, jakbyśmy chcieli, ale możemy iść jeszcze o krok dalej. Coś zdobyłem, na pewno. Im dalej się to rozwala, tym to jest jakby piękniejsze. Tu mamy złoto, tam sobie odchodzą po prostu. Na jakim poziomie jesteśmy? A to jeszcze niżej by się przydało zejść. W takim razie, o, zrzut ekranu zrób. Ja mogę polatać? Dobrze. Tak jakby ktoś do nas, wiecie, podchodził teraz, nie? No to tak od razu go też możemy unicestwić. Mamy tutaj troszeczkę... Ktoś się denerwuje nadal. Ale mamy na przykład tak. Redstone'y. Bedrocki. Nie bedrocki, tylko te. Lazuryty. Mamy tutaj złoto, mamy tutaj żelazo, tam mamy redstone'a, tu mamy żelazo i tak widzicie, takim sposobem na przykład można sobie dojść tutaj do różnych pomieszczeń. Wiadomo, że można to zrobić troszeczkę inaczej, na tym poziomie powinien być gdzieś diament jeszcze. Patrzcie, mamy na przykład szmaragd. Szmaragd, którego jeszcze nie widziałem w sumie w grze, żeby go tak wykopać, ale tak widzicie, na przykład lawa tutaj się już rozlewa. Tam jak to pięknie wygląda. O jest. Wiecie, czemu czekam z tym największym wybuchem? Dlatego, że on powoduje tutaj lagi. Znaczy przynajmniej tak jest napisane. I na pewno on spowoduje lagi. O, widzicie diamencik na przykład. Tyk, już mamy. I na przykład jak, nie wiem, szukacie diamentów, nie chcecie komend używać, albo macie te komendy wyłączone, a nie wiecie jak je włączyć za pomocą na przykład plików gry, to po prostu idziecie sobie i tworzycie sobie nowe korytarze. Co tu się stało? A, woda. Woda, dobra, woda. Jakoś tak dziwnie się tutaj zrobiło. Ty, patrzcie. Jakbym w jakimś akwarium był. Tak dziwnie to wygląda. Tak trochę zielono. Nawet. Tu jest woda. O, żeś mnie troszeczkę przestraszył tutaj. Patrzcie, tutaj w ogóle jakieś złoże wody jakieś odkryłem. Tu jest. Ale... naprawdę masywnie dużo tej wody jest. Dziwne, że ona się w ogóle nie rozlała gdzieś tutaj pod tym. Same bedroki, których się już nie da w ogóle zniszczyć. Możliwe, że dlatego. Tutaj jeszcze byśmy mogli troszeczkę małe zniszczenie porobić. Okej, okay, to już wszystko zrobione. Pójdźmy o krok dalej. Sprawdźmy, co się kryje za dalszymi ścianami. Zawsze można na jakąś kopalnię na przykład trafić, nie? Posypało się niesamowicie dużo tego wszystkiego. Jeśli byśmy chcieli na przykład wyjść na powierzchnię, to oczywiście robimy tak samo, że po prostu do niej docieramy. Patrzcie, jak to wszystko... Jakie lagi się zaczęły. Jak to wszystko zaczęło latać. Ja. Piasek jest w ogóle wszędzie teraz, nie? Po tych wybuchach tutaj. Tam coś było? To coś widziałem. Wow. Wow, zobaczcie, jaki kawałek drogi, żebym przeszedł. Ty, w ogóle woda się skończyła. Ona tak spada tutaj, czy ona się tak skończyła? Ona tak spada tutaj do tego krateru, ty, a tak z góry. I o pierdziele, patrzcie jak to wygląda. Ty, to jest mega, to jest naprawdę mega. Mega widok. Mega rzeczy można na przykład czymś takim robić.
Na przykład piasek można by rzucać do góry. Wszystko można. Wybuchy nie działają już? Coś popsułem? Przypadkiem? Bo nie przypadkiem? Ej. O co chodzi? Aha, dobra. Jaki ty jesteś głupi. Ja włączyłem ten taki największy wybuch. Ja się dziwię, o co chodzi. Pokaz slajdów, to prawda, ale możecie zobaczyć skalę. Ile ja tego nacisnąłem do jasnej cholery? Już? Dobra, już. Komputer się ogarnia powoli. 5 FPS-ów było, jest 40. Nawet dobrze. Nie wszystko zostało zniszczone, ale. Jakie sito się porobiło tutaj. A jak ja mam lagi tutaj, ja muszę stąd iść, ja muszę iść do innej lokalizacji teraz. Bo to po prostu tutaj mój komputer już nie wyrabia. A wy jak nie będziecie grzeczni, to was spotka taka kara właśnie. O, marcheweczka. Na przykład, bo skrzyneczkę im wysadziłem. No bo czemu nie? Dobra, jeszcze kawałek muszę, bo im dalej, tym więcej FPS-ów, więc zaraz troszeczkę zrobimy inny wybuch, troszeczkę dalej, żebyśmy mogli porównać skalę zniszczeń do tego, jakie generuje ten największy wybuch. Tam, gdzie żeśmy nie ingerowali jeszcze w ten świat. Czyli na przykład gdzieś tutaj. Fajnie by było znaleźć jakiś taki, o, tutaj, taki prosty teren na dłoni. A nie, bo to jest dziura. To jest dziura. O, takie na przykład dziury można tym tworzyć, nie? To idziemy dalej, bo niestety nie chcę, żeby była dziura gdziekolwiek. Znaczy wiadomo, że na pewno na nią natrafię, ale nie chciałbym, żeby ona była widoczna tego, z góry. Tu byśmy mogli, ale tu też jest dziura, tu są drzewa. Dobra, to w sumie zobaczymy sobie tak, na podstawie drzew. I tak, naciskam klawisz zagłady. I nic? Kompletnie? Nic? Nic za nic? A dobra, bo to pod innym klawiszem, to pod P. Czy to ma takie lagi po prostu? Bo było parę wybuchów. To ma chyba takie lagi. To ma takie lagi. To ma takie lagi. I w sumie ładne ścieżki mi tutaj wyszły. W sumie ja się nie dziwię, że ktoś pisał, że to powoduje lagi, bo to naprawdę powoduje lagi. To po prostu rozwala więcej, ale to powoduje większe lagi niż to po prostu, że robimy takim dużym wybuchem. Duży wybuch wiadomo, że no nie rozwala aż tyle, jak ten ogromny, wielki. Po prostu z tym wielkim wybuchem trzeba trochę poczekać. On działa z takim dość dużym opóźnieniem, bym powiedział, że mamy wrażenie, że ten wybuch już nie nastąpi. Zobaczcie, zobaczcie teraz. Nacisnąłem i mija kilka sekund, czy sekundy, zanim gdzieś w okolicy coś wybuchnie. Tu jakiś świniak mi spadł jeszcze i niestety nie przeżył tego. Nie wiem czemu. Za pomocą tego generuje wielkie tutaj jakieś spadki FPS-ów, bo teraz mam 30, mały pokaz slajdów. A natomiast jak robiliśmy to, znaczy jak ja robiłem te duże wybuchy, nie te ogromne, no to po prostu tych spadków nie było. Tak jak na przykład bym tutaj ogarnął sobie tak, że chciałbym w tym dokładnym miejscu zrobić, niech mi się tylko świat wczyta, tutaj na przykład chciałbym zrobić kopalnię, taką jakby a la swoją. Dzień dobry, Edwardzie, niestety, ale chyba cię unicestwiłem w tym momencie. I robiąc coś takiego, w ogóle nie ma jakichś takich lagów. Ta płynność jest zachowana. Nie wiem do końca, jaka jest ta różnica tutaj. Bo usunąć coś takiego, powinno być tak naprawdę więcej lagów, niż jak stosując po prostu ten klawisz na największy wybuch. No dobra, tutaj się tam po chwili ogarnęło jako tako, ale
Nie zawsze to się tak ogarnie. Zobaczcie ile diamentu tutaj na jednym kawałeczku. Takie coś spotkać to normalnie. O. I już. Teraz jak sobie podjedziemy do góry, to możemy zobaczyć naprawdę coś pięknego. A jeszcze zrobimy sobie coś takiego, taki mały eksperyment na wodach. Na wodach. Zobaczymy, jak to w wodzie będzie wyglądało. Co tam się? To chyba nie od księżyca. Teraz sobie tutaj zobaczę. O, Edek jednak tam przeżył. Co to jest? Nie jest świątynia przypadkiem? Podwodna? Ja myślę, że znalazłem. A, to te gulgule tutaj. Gulu, gulu, gulu. Popatrz. Ale wydaje mi się, że to jest świątynia. Tak, chopskim okiem. Nie mogę tego zniszczyć, niestety. Pod wodą to nie działa. Ten największy. Działa tak lekko, bym powiedział, ale nie działa na budowlę. Więc nie wiem, co to jest. Sądziłem, że to może jakiś, nie wiem, portal do świątyni tutaj będzie. Mamy skrzyneczkę, której nie mogę otworzyć. Dobra, czyli pod wodą jako tak średnio to działa. Chyba, że to po prostu w tym konkretnym miejscu. Zadziałało, ale z małym opóźnieniem jakby. Sprawdźmy tutaj. Wyleciałem po prostu. Pod wodą niestety wybuchy nie działają. I działają tylko na, jakby na zewnątrz. Surprise! Małe gnojki. Jeszcze nie? Teraz zadziałało to chyba z 7-sekundowym opóźnieniem, albo nawet 10. I bo już się zastanawiałem, czy dobry klawisz wcisnąłem. Więc nie zawsze to tak fantastycznie działa tutaj. Ale na przykład możemy sprawić, że cała ta woda leje się tutaj, tu na dół. I też będzie ładnie. No dobra, to było na tyle. Troszeczkę nam tutaj dużo długo wyszło. Dłużej niż powinno. Takie niby proste modyfikacje, a pokazałem wam, jak można się bawić przez kilkanaście minut. W takim świecie. No wiadomo, to jest zabawa na trochę. Później sobie z tego rezygnujemy i wracamy grać dalej. Wracamy dalej kopać, czy walczyć tam ze smokiem, jak już dochodzimy do endu. Kto jak woli. Po prostu grać jakieś tam, powiedzmy, mapki fabularne. Tak więc dzięki wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ci podobało się. Tak to oczywiście zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz. Ja cię zapraszam na moje social media, takie jak Facebook, Instagram, żebyś mnie tam zaobserwował, dołączył na Discorda, wszystkie linki masz w opisie. No i mam nadzieję oczywiście, że napisz jakiś komentarz, zostawisz suba, jeśli jesteś nowy. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.